Początkowe informacje na temat katastrofy przy ulicy Uczniowskiej wyglądały tak. Jedna osoba zginęła, dwie są w szpitalu, poszukiwania czwartej wciąż trwają. Taki był bilans czwartkowej katastrofy budowlanej, do jakiej doszło podczas rozbiórki porcelany w Wałbrzychu. Początkowo Straż Pożarna podawała, że zginęły dwie osoby. Informację o śmierci ostatniej z zasypanych osób potwierdził komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Grzegorz Kułak. Niestety ani psy, ani geofon nie wskazał miejsca lokalizacji czwartej osoby, dlatego później przy podjęciu maksymalnej ostrożności w większości wykonywaliśmy prace ręcznie, również wykorzystując w pewnym zakresie ciężki sprzęt budowlany, który był na miejscu. Powoli zaczęliśmy odgruzowywać miejsce, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia tej osoby było największe. No, akcja była długotrwała, bo mówię, była prowadzona w większości ręcznie. Konstrukcja duże płyty żelbetowe, konstrukcja stalowa powyginana, też bardzo duże elementy ciężkie, więc to trzeba było palnikami przecinać, usuwać po kolei. No i około godziny 17 udało się tą osobę zlokalizować. W ciągu kilkunastu minut wyciągnęliśmy osobę, no niestety również lekarz stwierdził zgon. Akcja ratownicza na terenie nieczynnej fabryki porcelany Książ przy ulicy Uczniowskiej w Wałbrzychu trwała od godziny 10. Do katastrofy doszło podczas prac rozbiórkowych. Zawaliła się jedna ze ścian budynku, przygniatając cztery pracujące przy rozbiórce osoby. Doszło do zdarzenia katastrofy budowlanej na terenie byłej fabryki porcelany Książ w Wałbrzychu w czasie prac rozbiórkowych, no, prowadzonych zgodnie z pozwoleniem, także były to prace prowadzone oficjalnie. No, doszło do zawalenia części konstrukcji, tak naprawdę wieży wyciągowej. No i w wyniku tego zdarzenia cztery osoby ucierpiały. My otrzymaliśmy informację o godzinie 9:36. Po przybyciu pierwszych zastępów się okazało, że poszkodowane są cztery osoby. Jedna była lekko i praktycznie nie udzielaliśmy jej pomocy, tylko pogotowie ratunkowe zawiozło do szpitala. Druga osoba była przygnieciona częścią konstrukcji, ale była przytomna, była częściowo odkryta, więc od razu została zlokalizowana. W ciągu kilkunastu minut została wydobyta z tego gruzowiska, przekazana pogotowie, zawieziona do szpitala. Następne dwie osoby były całkowicie przysypane. Pierwszą zlokalizowaliśmy dość szybko. Dzięki temu, że miała przy sobie radiostację i sygnał z tej radiostacji nakierował ratowników na miejsce, gdzie należało kopać. I faktycznie w ciągu kilkudziesięciu minut dotarli do tej osoby. W ciągu godziny 20 minut została ona całkowicie wydobyta z gruzowiska. No niestety lekarz stwierdził zgon. W akcji brały udział jednostki Straży Pożarnej z Wałbrzycha oraz grupy poszukiwawcze z psami z Wrocławia i Lubina. Problem był z czwartą osobą, bo nie dawała żadnych oznak życia, nie było żadnego kontaktu, nie działał jej telefon komórkowy, więc miejsce lokalizacji zwłoku było trudne do ustalenia. W tym celu zostały sprowadzone dwa psy ratownicze, poszukiwawcze z Wrocławia oraz specjalne urządzenie geofony z Lubinia. Jak powiedziała rzeczniczka Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu Agata Kostek-Lewandowska, przy rozbiórce budynku pracowały dwie firmy. Zapowiedziała również, że będą badane m.in. przygotowanie pracowników do pracy, czy operatorzy maszyn mieli odpowiednie przeszkolenia oraz czy na miejscu pracy był koordynator do spraw BHP. Działania typowo poszukiwawcze zakończyliśmy koło 17:30, no później jeszcze trwały już dochodzenia policyjne, prokuratorskie, także działania zakończyły się po godzinie 19:00. Fabryka porcelany Książ w Wałbrzychu, na terenie której doszło do wypadku, została wybudowana pod koniec lat 80. XX wieku. W 2004 roku, pomimo prób restrukturyzacji, firma została postawiona w stan upadłości.